Jaki to ładny widok. Linia 27, kierunek metro Marymont. Właśnie odjechała. Jedzie trasą tramwajową na Kasprzaka. Jak wygląda cała ta inwestycja i co tu jeszcze będzie realizowane w marcu i w kolejnych miesiącach? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Tramwaj, kierunek Kasprzaka. Witam Was tutaj, cześć, Zanż i zapraszam już teraz na kolejny materiał z tramwaj kierunek Kasprzaka. I zaczynamy standardowo od przystanku Karolkowa, ale lecimy sobie stąd dalej trasą już przebudowaną jakiś czas temu z zielonym torowiskiem tramwajowym do przystanku Szpital Wolski, gdzie teraz już od początku tego miesiąca, konkretnie od 5 marca, tramwaje jadą również prosto, oni tylko łącznie skręcają prawo, choć nawet prawo nic nie skręca patrząc z tej perspektywy. Tramwaje wszystkie jadą teraz aktualnie w kierunku Kasprzaka. Chodzi oczywiście o dwie linie jadące właśnie spod rondo ONZ, czyli linie 10-11 i dwie linie z Wolski, które skręcają w Skierniewicką właśnie tymi torami, znaczy tymi tam u góry, że tak to powiem, i to jest linia 26 i 27. Trasa tramwajowa w tym miejscu jest już całkowicie przejezdna, ale to nie oznacza, że budowa się jakkolwiek zakończyła w całości. Dobrze to widać tutaj nawet przy zjazdach z dróg rowerowych, o oznakowaniu dróg rowerowych, którego cały czas nie ma, jeżeli chodzi o oznakowanie pionowe czy poziome. Przystanki tramwajowe są już faktycznie całkowicie funkcjonujące, ale to nie oznacza, że jest już wszystko gotowe, tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o tą infrastrukturę, no i o to, czy już wszędzie mamy ostatnią warstwę asfaltu. Tutaj na tym większości odcinka już faktycznie mamy, ale jeszcze nie wszędzie to jest idealnie zrealizowane, więc to jeszcze jest do robienia, że tak to powiem. Choć jest dużo lepiej w porównaniu z tym, jak to wyglądało jeszcze miesiąc czy dwa miesiące temu. Natomiast tutaj przy Szpitalu Wolskim zbyt dużo się już nie będzie działo. Jest jeszcze jeden toj, który stoi po prawej stronie, ale pomijając to, mniej więcej wszystko jest już tutaj gotowe. I tramwaje funkcjonują, ładnie obsługują pasażerów i trochę z nich tutaj już faktycznie już jeździ tą nową trasą. Co ważne i o czym trzeba powiedzieć, to jest to, że ten film był nagrywany, jeżeli chodzi o ujęcia, tego samego dnia, kiedy była oddana do użytku cała nowa trasa, czyli 5 dni temu, 5 marca. W związku z czym też możecie zobaczyć, że trochę się już pozmieniało i w niektórych miejscach są już nowości, o których powiem wam po prostu, co się tutaj pozmieniało, co już zostało zrealizowane, jeżeli chodzi o kolejne aspekty, bądź gdzie ten samochód sławny spadł, bądź też po prostu wpadł do torowiska tramwajowego w wykopie. Natomiast idąc dalej, tutaj możemy zobaczyć nowe przejazdy rowerowe, gdzie już jest faktycznie ostatnia warstwa asfaltu. Chodniki są już wszędzie, jest to mniej więcej całkowicie już urobione, że tak to powiem, i dorobione. To jest na duży plus. Pojawiły się nowe ukrycenia, barierki, płotki oddzielające ruch pieszych od samochodów czy też od terenów zielonych. Przystanki tramwajowe w tym miejscu są zlokalizowane po tej stronie skrzyżowania specjalnie, aby były wygodniejsze dojścia czy do ulicy Bema, czy również jeżeli chodzi o przystanek kolejowy, do którego tutaj można przestać się po prawej stronie, więc faktycznie to jest dobra informacja. Jeżeli chodzi o przejazdy rowerowe, w tym miejscu drogi rowerowe, to nie jestem zbyt nisko, żeby wam powiedzieć, czy to jest już ostatnia warstwa asfaltu, ale mniej więcej jest całkowicie to już zarysowane, jeżeli chodzi o całą inwestycję. Jest to już całkiem ładnie zrobione. Oznakowanie jeszcze nie jest ostateczne, jeszcze oczywiście brakuje tej czerwonej farby, której najprawdopodobniej w tym jeszcze będzie miejscu wszędzie wylana na tych przejazdach. Natomiast jak widać wszędzie, jeżeli chodzi o całe skrzyżowanie, jest asfalt na nogach rowerowych i to zostało zrealizowane. Ruch tutaj przez lądy, oczywiście przez tramwaje, jest całkiem ładnie zrealizowany i tramwaje zbytnio tutaj nie czekają, co jest dobrą nowiną. No i chyba tak mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o tę sytuację. Tu też się pojawiła ta skarpa, tu jeszcze nie ma ostatniej warstwy asfaltu, jeżeli chodzi o ten odcinek drogi rowerowej z tyłu za przystankiem autobusowym, który też jeszcze nie jest w tym miejscu de facto funkcjonujący w całości, bo jest jeszcze ten tymczasowy przystanek autobusowy kawałek dalej. Schody zostały odtworzone do kościoła. No i w tym miejscu całkiem ładnie to się wszystko już tutaj prezentuje, ale jeszcze po prostu wszystko nie jest w całości gotowe. I tak dalej, te tramwaje jadą sobie w kierunku centrum Warszawy. Natomiast przez same rondo Wolnego Tybetu tak wygląda ruch, jest tutaj całkiem ładny ruch, to przypominam był wtorek i już tak mniej więcej w środku dnia. Ruch samochodowy i tramwajowy, jeżeli chodzi o tą funkcjonalność. Jak widzicie, tak to wygląda i tak to działa. Co ważne, linia 105 dla osób zainteresowanych jeździ cały czas. Czy jeździ częściej, czy jeździ rzadziej, na ten temat się nie będę wypowiadać. Natomiast faktycznie linia autobusa została pozostawiona i docelowo po zmianach na Jana Kazimierza ma połączyć się z linią 255 i na całej trasie będzie jeździć. Czy są planowane jakieś dalsze zmiany i cięcia, jeżeli chodzi o tą linię autobusową? Nie wiem.
Najprawdopodobniej dowiemy się już dopiero więcej po oddaniu do użytku Jana Kazimierza w całości, co to dopiero będzie miało miejsce za ponad rok. No i kiedy zakończą się prace na budowie metra Karolin, no bo wtedy faktycznie będzie więcej zmian. Tutaj, jeżeli chodzi o drogi rowerowe przy zespole przystankowym Ordona w USA, się trochę pozmieniało. Jeżeli chodzi o rozszerzenie w USA, to wam pozostawię sekcję komentarzy, o co tu właściwie chodzi. Ja oczywiście wiem, o co dokładnie tutaj chodzi. Tu chodzi o jeden budynek, który się znajduje obok, natomiast dajcie znać w komentarzach, że wiecie, od czego zmieniła się nazwa tego przystanku z Ordona na Ordona w USA. No, oczywiście wiadomo, że jeżeli ktoś przyjechał tramwajem bądź autobusem, to już wie, bo tam nowe zapowiedzi i komunikaty głosowe są. Tymczasem dalatujemy do rozjazdów z ulicą Wolską. To są te rozjazdy, którymi już niedługo, bo de facto za 15 dni, mają pojechać tramwaje w kierunku, znaczy ulicą Wolską. Skręci po prostu trasę i wtedy na Kasprzaka nie będzie dwóch, znaczy nie będzie czterech linii, tylko dwie, a de facto jedna linia tramwajowa. W tym miejscu, jak widzicie, jest też przystanek Cmentarz Prawosławny, natomiast on jest tylko dla autobusów i jeszcze nie jest w pełni funkcjonujący. No i tu jeszcze aktualnie w tym odcinku zamkniętym jeździ linia autobusowa zastępcza Z26 na odcinku do linii 13, która w tym miejscu kończy swoją trasę. Trzynastki dzięki temu mają teraz jazzy dwukierunkowe, więc są trochę bardziej pojemne, ale chyba to nie jest jakiś duży problem, jak powiedział. Trzynastki jeżdżą standardowo, jeżeli chodzi o rozkład jazdy. Oczywiście po oddaniu do użytku w tym miejscu trzeba będzie usunąć ten tymczasowy rozjazd. On nie jest w formie nakładki, tylko to jest w formie faktycznie tymczasowego całego rozjazdu, jeżeli ktoś z was jest ciekawy. Natomiast tramwaje linii 13 będą oczywiście docelowo jeździć do Cmentarza Wolskiego. W tym miejscu powstaje nowy przystanek Elekcyjna i to przy nim są aktualnie największe prace i zaawansowanie. Nie ma tutaj też jeszcze jakkolwiek zmontowanej sieci trakcyjnej. Przystanki tramwajowe, jeżeli chodzi o perony, nie są zrealizowane. Ostatni fragment skrzyżowania w tym miejscu, czyli narożnik wschodnio-południowy, jest realizowany w końcu. Tam też nie ma jeszcze właśnie przejazdów rowerowych. Drogi rowerowe w tym miejscu jakkolwiek nie mają jeszcze ostatniej warstwy asfaltu. Nie ma też jeszcze jednego przejścia dla pieszych, jak widzicie w tym miejscu. Droga rowerowa w ostatnim śladzie trasy tramwajowej też jeszcze nie jest jakkolwiek gotowa i ogólnie tutaj większość jest jeszcze nie gotowa. Znaczy, no tutaj widać, że na Wolskiej faktycznie prace były wstrzymane i więcej prac było realizowanych teraz na siłę na Kasprzaka, żeby szybko oddać do użytku tą trasę tramwajową, ale tutaj też już faktycznie prace wróciły i trwają aktualnie. Więc to jest dobra nowina. Na Wolską jeszcze wpadnę jeden czy dwa dni przed oddaniem do użytku, żeby faktycznie zobaczyć, co tu się dzieje, a w tym miejscu teraz przejdziemy nad tymczasowym przejściem dla pieszych, żeby dało się jakkolwiek tutaj przedostać przez ulicę Wolską, no bo przydałoby się, co nie? Tymczasem tutaj po prawej stronie w starym śladzie trasy tramwajowej powstaje nowa droga rowerowa wraz z nowymi chodnikami i nowymi miejscami parkingowymi. One po kolei są tutaj oddawane do użytku i realizowane. Nowy przystanek autobusowy w kierunku Bemowa jeszcze nie jest gotowy, w kierunku centrum jest gotowy. No a tutaj torowisko tramwajowe na -1 jest już prawie całkowicie gotowe, jeżeli chodzi o tą część na ulicy Wolskiej, chociaż jeszcze pomniejsze prace są realizowane. Co ważne i o czym pewnie jesteście ciekawi, no jest to, że tak, tutaj dalej mamy kolejne torowisko, jest tej biodegradalnej, no ekologicznej materii zrobiona część tego nasypu. Następnie tu mamy kolejny fragment, jeżeli chodzi o nowy chodnik i nową drogę rowerową. Natomiast co jest ważne, to w tym miejscu, gdzie jest łączenie aktualnie torów pomiędzy ulicą Wolską i Kasprzaka, są zamontowane lustra. Dzięki tym tramwaje będą widzieć po prostu, czy nadjeżdża tramwaj z drugiej strony. Ale to nie jest jedyne rozwiązanie w tym miejscu. Mało tego, że są lustra, też będzie tutaj sygnalizacja świetna, więc tramwaje w siebie nie wiadomo, jeżeli będą stosować się do sygnalizacji świetlnej, która w tym miejscu jest już zamontowana. Oczywiście jeszcze nie działa, no bo tramwaje nie skręcają w ulicę Wolską, ale jest już w tym miejscu rozlokowana, jeżeli chodzi o to całe skrzyżowanie tramwajowe, więc no w teorii tramwaje nie będą miały skrzyżowania świetnego z samochodami pieszymi, ale będą miały skrzyżowanie świetne pomiędzy sobą. Więc to taka ciekawostka. Tu jak widzicie jest to wszystko jeszcze zafoliowane, ale widać mniej więcej, że te sygnalizacje świetne, a tramwajów jadących prosto i skręcających w lewo w kierunku ulicy Wolskiej już faktycznie w tym miejscu są. Nie do końca wiem, po co sygnalizator świetny dla tramwajów jadących prosto w Kasprzaka, bo nie ma tutaj żadnej kolizji z czymkolwiek, no ale jest zamontowany, więc jak coś, też taka informacja, jeżeli chodzi o ten aspekt. Natomiast przekręcamy się już dalej, patrząc ostatnio na te rozjazdy, które jeszcze są niefunkcjonujące. One są teraz unieruchomione i nie będą, znaczy nie mogą być przestawione. W związku z tym, że ze względu oczywiście bezpieczeństwa, żeby jakiś tramwaj nie wjechał na ulicę Wolską. Chociaż sieć taksyjna jest zawieszona na kolejnym odcinku, więc na spokojnie tramwaj by wyhamował i raczej pantograf by nie wystrzelił w powietrze. Ale dobra, lecimy sobie już do najbardziej efektywnego chyba przystanku tramwajowego nowego, czyli w Kopie Reduta Wolska.
No i co ja mogę powiedzieć? Tutaj cały czas trwają prace na górze przy budowaniu nowej drogi rowerowej. Przejazdy rowerowe w tym miejscu jeszcze nie są zrobione. Przejście dla pieszych są, ale takie trochę bardziej tymczasowe, jeżeli chodzi o dojścia. Chodniki nie są jeszcze jakkolwiek wykończone. Windy nie działają, o czym za chwilę powiem więcej. No i w tym miejscu znajduje się kładka, która jest już funkcjonalna z pochylniami, ale z niej schodzimy na... No widzicie na co, jeszcze nie na chodnik. Tak to jeszcze nie zostało wykończone. Tramwaje oczywiście tutaj funkcjonują i jeżdżą, ale to nie znaczy, że tutaj już to zostało całkowicie zakończone, jeżeli chodzi o zakres tego przystanku. Jest to już całkiem ładnie oświetlone w nocy, co jest na plus, bo jeszcze podczas jazdy testowej faktycznie tak to nie wyglądało. Na dole mamy po dwie wiaty na każdy przystanek tramwajowy, na przystanek autobusowy też jest jedna wiata poczwórna, więc ta większa. Pochylnia jest już zamontowana, znaczy jest już funkcjonalna i oddana do użytku. Nie jest aż taka wąska ostatecznie, jak się okazało. Zejście po schodach są. Windy obydwie, dwie, które się znajdują, jeszcze nie działają, co warto powiedzieć, więc one jeszcze są niewykończone i niefunkcjonalne. Tak jak powiedziałem, są po dwa zadaszenia na przystanek tramwajowy. No i tak, jeżeli chodzi o pochylnię, ona jest tutaj dosyć długa. Ona wynika, jeżeli chodzi o szerokość, ze względów przepisowych. Natomiast co jest najważniejsze, to jest to. Schody. Udało się ostatecznie pogodzić ten problem. Nie ma tego wchodzenia do góry i schodzenia na dół, żeby dostać się do przejścia podziemnego, czy to do przystanku tramwajowego. Udało się zdobyć w ostatniej chwili takie krótsze przejście. Więc to jest faktycznie sukces i dobra nowina, że faktycznie tak to wygląda. Jeżeli chodzi o sam przystanek tramwajowy, mogę powiedzieć już tylko łącznie tyle, że faktycznie on jest bardzo szary i nie podoba mi się osobiście to jak jest to szare. Przydałby się tu jakiś mural, ma być jakiś konkurs na mural i faktycznie ktoś go zrobi. Na razie wiemy tylko łącznie tyle, że już faktycznie pierwsze graffiti zostało namalowane, ale nie będę mu poświęcać więcej czasu, no bo szkoda czasu na takie bazgroły. Natomiast faktycznie jest problem i ta farba antygraficiarska, bo nie podziałała niestety. Bo jeszcze widać teraz, jak zobaczycie, w sensie ujęcia są jeszcze przed jakiegokolwiek graffiti po prostu z pierwszego dnia użytkowania, więc wtedy było jeszcze wszystko ładnie, pięknie i wspaniale, ale później niestety tak to już nie wygląda. Przejście tymczasowe dla pieszych przez jezdnię zostało zamknięte i zlikwidowane, co widać tutaj w tym miejscu. Natomiast tutaj po drugiej stronie pochylnia jest i funkcjonuje również dla pieszych i ta winda po prawej stronie również jeszcze nie działa, co warto o tym powiedzieć. Więc aktualnie osoby niepełnosprawne, owszem, dotrą do tego przystanku tramwajowego, ale tylko i wyłącznie po pochylnie, więc o tym warto pamiętać. Tymczasem dalszy odcinek tramwajowy jest już całkowicie gotowy, z połączeniem ze Starą Trasą i z przystankiem Sowińskiego. Szkoda, tak jak powiedzieliście już to w komentarzach, nie pod jednym filmem, że ten przystanek również nie został przebudowany, tak jak przystanek Alekcyjna. No cóż, szkoda, bo przystanek autobusowy w tym miejscu bardzo potrzebuje przebudowy i pełni zrealizowania go w pełnej formie. No cóż, niestety nie zostało zrealizowane w ramach tej inwestycji. No i dalszy odcinek do Fortuvola jest jaki jest, tak jak było to wcześniej. I w tym miejscu została usunięta tymczasowa przewiązka, właściwie tymczasowy łącznik torowy, który był na tej części betonowej. Część betonowa została usunięta. Tymczasem to był test tego filmu. Jeśli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie przycisk i ten dziwny dzwoneczek. Kolejny film z tramwaju kierunek Kasprzaka pojawi się jutro. Z przejazdu pierwszego dnia tramwajem po nowej trasie, czyli z kabiny stąd z cmentarza Wolskiego do bezpośrednio wyścigów dla linii 10. Mało tego, później jeszcze oczywiście będzie jeszcze parę filmów. Po pierwsze będzie przelot, a po drugie i chyba jeszcze ciekawsze, będzie dwa dni przed oddaniem do użytku, przynajmniej planowanym, czyli przed 25 marca, film o tym, jak wygląda trasa tramwajowa na ulicy Wolskiej. Więc zobaczymy, czy już faktycznie wtedy będzie wszystko gotowe i czy uda im się to oddać do użytku. Więc do tego czasu więcej filmów z moim gadaniem, raczej nie uświadczycie z Kasprzaka, ale i tak muszę przyznać, że ilość stężenia filmów z tramwaju kierunek Kasprzaka w tym miesiącu jest naprawdę ogromna. I ja też muszę sobie przynajmniej przez te 10 dni odsapnąć od tej inwestycji. Może nawet przez trochę więcej niż 10 dni. Tymczasem do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. I jak zawsze zachęcam Was do zostania patronami, a wiznosza. Kolejne filmy z innych inwestycji będą się pojawiać oczywiście w najbliższym tygodniu. Oczywiście nie zwalniamy. I podróżuję cały czas po wszystkich zaplanowanych inwestycjach w tym miesiącu. Do zobaczenia. Cześć!